Chciałem w takim razie, Pani Przewodnicząca, zgłosić wniosek formalny o ściągnięcie tego punktu z dzisiejszego porządku obrad. To, co dzisiaj zobaczyliśmy, to naprawdę czasem się włos na głowie jeży. Ja uważam, że tutaj i tak dzisiejszy sprzeciw Rady, jak każdy już pewnie z radnych wie, niewiele zmieni, więc wręcz nic. To nie jest, uważam, nasz problem. Tą podwyżkę przygotował Pan Prezes, tą podwyżkę zweryfikował Pan Burmistrz. Uważam, że ci Panowie tutaj bez ingerencji Rady powinni za to przed mieszkańcami odpowiedzieć. Zgłaszam wniosek o ściągnięcie tego punktu z porządku obrad. Nie wiem, Panie Radny, czy Pan się upiera przy tym wniosku, żeby go zdjąć, czy go głosujemy, czy głosujemy projekt uchwały. Nie, złożyłem taki wniosek, no to podtrzymuję. Proszę Państwa, to jest wniosek o jeszcze mandatu, tak? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, konstrukcja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody o odprowadzaniu ścieków jest spyślała, dużo mówi, to praktycznie radni tylko otrzymują wiadomości zaproponowane stawki i myślę, że z tym problemem trzeba się zmierzyć na dzisiejszej sesji. Efekt będzie ten sam. Zgłaszam w tym wypadku swój kontrwniosek, czyli o głosowanie tak jak w porządku obrad na dzisiejszej sesji. Ale po co drugi wniosek? Ale do tego wniosku się nie głosuje, jest wniosek. Panie Radny Białkowski, była sugestia ze strony Pani Przewodniczącej. Czy tylko i wyłącznie Pan chce być konsekwentny, czy po prostu wycofa Pan swój wniosek? Odpowiedziałem już zgłaszając wniosek. Uważam, że ta sprawa tutaj na razie głosami radnych nie zostanie załatwiona w ten sposób, że nasz sprzeciw będzie skutkował czymkolwiek. Tak więc, powtarzam jeszcze raz, skoro Pan Prezes przygotował taryfę, Pan Burmistrz ją zweryfikował, to niech ci Państwo bez udziału radnych ponoszą odpowiedzialność za nowe